Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Oprowadzanie po muzyce. Tak, proszę Państwa, to była Polka Dziadek, która jest zarazem też sygnałem audycji Polskiego Radia Lato z Radia. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o klarnecie, a tak naprawdę najwięcej o możliwościach wykonawczych na tym instrumencie. Nie będę opowiadał całej historii powstawania tego instrumentu, natomiast tylko chciałbym powiedzieć, że ten instrument z końcem XVII wieku dopiero tak naprawdę nabierał wiatru w żagle, jeśli chodzi o rozwój, czyli dokładanie klap, zmiana długości korpusów. W spuściźnie pobarokowej instrument ten, jakim jest klarnet, posiadał zaledwie dwie klapy i na przestrzeni ponad 200 lat dotarliśmy do stanu, który liczy sobie 18 klapek. Mój prywatny instrument ma jeszcze kilka klapek więcej. Z czego zbudowany i z ilu części jest aktualnie współczesny instrument? To jest z pięciu części. Część dolna czara głosowa, dolny korpus, górny korpus, taki łącznik zwany baryłką i ustnik. I na ustniku znajduje się coś, co jest najistotniejszym elementem tego instrumentu, czyli stroik. To jest kawałek trzcinki, który jest jakby sercem tego instrumentu. I będę chciał pokazać, że w zależności od tego, jak trzymamy ten stroik, możemy barwy dźwięku absolutnie zmieniać bez zmiany instrumentu, bez zmiany czegokolwiek. To jest kwestia tylko tego, w jaki sposób trzymamy stroik, czy on jest mniej trzymany, z mniejszym kontaktem, czy z większym, czy z bardzo dużym. Ja postaram się to zaprezentować na trzech przykładach. Pierwszym będzie przykład z muzyki ludowej i tym przykładem będzie Polka Kaszubka. Mój tata kupił kłeza, trzeba dać ci za nią dół. A teraz chciałbym, żebyście usłyszeli troszeczkę inny rodzaj dźwięku, inną barwę, mimo że tak jak cały czas będę powtarzał, gram na tym samym instrumencie, na tym samym stroiku, tylko trzymam go troszeczkę inaczej, inaczej pracuję. Inaczej go obejmuję i w związku z tym chciałbym zagrać coś z muzyki bardziej rozrywkowej. Będzie to Mały Kwiatek. Następny fragment, który chciałbym wykonać teraz na klarnecie, ale już w sposób klasyczny. Nie wiem, czy Państwo usłyszycie różnicę między pierwszym utworem, którym grałem barwą taką bardziej ludową, a tym trzecim. Mam nadzieję, że mnie się to uda. Jest to fragment drugiej części symfonii koncertującej Mozarta na cztery dęte instrumenty. Nie powiedziałem jeszcze nic o skali tego instrumentu. Jest to skala prawie 4 oktaw, względem wysokości dźwięków oczywiście. O takiej skali mówię.
I współcześnie nawet jesteśmy w stanie ponad skalę wydobyć dźwięki w te, ale one naprawdę nie należą do przyjemnych dla słuchaczy, w związku z tym ja sobie pozwolę tego nie prezentować. Natomiast zaprezentuję taki mały podjazd do góry, do końca skali. Proszę posłuchać, jak brzmi dół, jak brzmi oktawa rozkreśna, dwukreśna, trzykreśna i zatrzymam się na czterokreśnym dźwięku C. Tak wygląda skala klarnetu. Jest naprawdę, według mnie, duży wachlarz wysokości dźwięku można wydobyć na tym instrumencie. Natomiast teraz chciałbym opowiedzieć o takich rzeczy jak muzyka ilustracyjna. Instrumenty gatunku fortepian czy smyczkowe instrumenty nie są w stanie wydobyć takich różnych ciekawych dźwięków, które my jesteśmy w stanie na dętych instrumentach. Ja nie będę tutaj pokazywał całej gamy, ale chciałbym tylko pokazać, nie wiem, może dwa, trzy. Pierwszym, który chciałbym pokazać, to będzie na przykład możemy to określić jako chwilę grozy. Lub też na przykład efekt śmiechu. A trzeci efekt może pokażę, który używamy, jest bardzo często używany w muzyce współczesnej. Nazywa się to multifon. Podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie, chciałbym powiedzieć, że jednak mimo wszystko, mimo tych różnych efektów, mimo że klarnet jest wykorzystywany we wszystkich rodzajach muzyki, we wszystkich, o których nawet tutaj się nie zająknąłem, ale naprawdę we wszystkich rodzajach muzyki, śmiem twierdzić, że jednak największą rolę ten instrument pełni w orkiestrze, w której pracujemy i gramy muzykę klasyczną. I wydaje mi się, że tu ma olbrzymie pole do popisu ten instrument i jeśli bardzo Państwo chcecie się o tym przekonać, to bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na nasze koncerty w studio S1 imienia Witolda Lutosławskiego lub też zachęcam też do słuchania transmisji radiowych, które co jakiś czas się pojawiają w programie drugim. Serdecznie dziękuję.